Któż nie zna tego wizerunku? Wizerunku posągu ze zbrucza zwanego Światowidem. Powielokroć rysowany, malowany, powielany w wielu książkach, na okładkach płyt i książek. Rzeźbiony, modyfikowany, jego pomniejszone, powiększone stylizacje stoją w wielu miejscach Polski, ale też na przykład Ukrainy. Odlewany, stoi na półkach setek, jak nie tysięcy ludzi. Właśnie, kto jeszcze nie ma, link do takiego posążka na dole. Stał się bowiem ten zabytek, ten monument prawdziwym symbolem Słowiańszczyzny i jej dawnej, choć żywej, wiary. No właśnie, minęło już bowiem 172 lata, w sierpniu tego roku minęło, od czasu wydobycia posągu z rzeki Zbrucz. Ja wiedziałem, że jak ja nim się zajmę, to wsiąknę. Bo co innego wiedzieć dla siebie, czytywać, być na bieżąco z najnowszymi i znać te najstarsze opracowania. A co innego materiał poukładać, tak żeby móc Państwu, Wam go jakoś rozsądnie przedstawić. A materiał ten bowiem już ma, no, kumuluje się od 170 lat. Bowiem nasza pogadanka ma premierę 22 października 2020 roku. Za dwa dni mojej urodziny. A w listopadzie 1850 roku, dokładnie 15 listopada, Mieczysław Potocki, Skociubińczyk, napisał list do Towarzystwa Naukowego Krakowskiego o tym, że z rzeki Zbrucz wydobyto posąg Światowida. Tak usłyszała o tym Polska. W ten sposób został ten posąg nazwany. Sam wydobyty w 1848 roku. Poświęcimy mu kilka najbliższych pogadanek, ale w tej, na którą właśnie zapraszam, opowiemy o dość tajemniczych i też wielostopniowych okolicznościach wydobycia go ze Zbrucza. Dzień dobry, nazywam się Igor Gurewicz i zapraszam na kolejną, już 23. pogadankę, a pierwszą z krótkiego cyklu poświęconego posągowi ze Zbrucza zwanego Światowidem. Wiewiórka nie była planowana, ani tresowana, ani też żadna wiewiórka nie ucierpiała podczas realizacji naszego odcinka, a biorąc pod uwagę kontekst, zostałem przy tej osi świata, przy tym posągu, o czym będzie za jedną albo dwie pogadanki, to sam nie wiem, czy powinienem czuć się z nią, jakbym siedział w otoczeniu skandynawskiego Yggdrasila, tego jesionu świata, i przebiegał Ratatoskr. Sprawdźcie sobie, ta wiewiórka nosząca informacje, czy może bardziej jak królewna w świecie bajek Disneya, otoczona wiewiórkami, ptaszkami, innymi stworami. No ale dobra, zaczynamy. Mówimy więc o posągu ze Zbrucza. Co to jest ten Zbrucz? Ano, może to oczywiste, ale warto przypomnieć, że to rzeka w dzisiejszej zachodniej Ukrainie, choć nie tak wcale blisko Polski, na południowy wschód od Lwowa. Ma ona 247 km długości i stanowi, jest jednym z lewych dopływów Dniestru. Jej wody więc za pośrednictwem Dniestru docierają do Morza Czarnego. Po pierwszym rozbiorze pod koniec XVIII wieku była rzeką graniczną pomiędzy Rzeczpospolitą, tego co z niej zostało, pod 1772 rokiem, a Austrią. A po kolejnych rozbiorach była granicą między Austrią a Imperium Rosyjskim. Sam posąg wydobyto 170 km w linii prostej właśnie na południowy wschód od Lwowa i paręnaście kilometrów na północ od Husiatyna. W rejonie, gdzie znaleziono posąg, Zbrucz przepływa głębokim jarem przez piękne, malownicze pasmo wapiennych gór o pięknej nazwie Miodobory.
A jak to było, opowiem Wam już za chwilę. Teraz tylko powiem, że opieram się na szeregu artykułów, do tego za chwilę wrócimy, z pierwszorzędną rolą Gabriela Lańczyka w materiałach archeologicznych, tom 5 z 1964 roku, wydane przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie. No, mam szczęście posiadać ten tom od pewnie ze 20 lat, ale także artykuł Wojciecha Szymańskiego, znacznie późniejszy, bo z 1996 roku, pod tytułem Posąg ze Zbrucza i jego otoczenie. Lata badań, lata wątpliwości w przeglądzie archeologicznym. Tom 44, artykuł umieszczony. Wszystkie te linki, oczywiście, może przepraszam, nie linki, a noty bibliograficzne umieszczę w opisie do tego filmu. Szymański traktuje i słusznie tekst Leńczyka jako podsumowanie pewnego etapu badań, bo Leńczyk z kolei przytacza może nie całość, ale bardzo wiele elementów związanych z samym momentem znalezienia i opisem okolicy tych informacji w XIX-wiecznym piśmiennictwie zebranych. Oczywiście nie wyczerpuje tenże Leńczyk ani nikt inny wszystkich wątków, którymi interesowali się różni badacze, bo w sumie powstało kilkadziesiąt tekstów, jeśli nie więcej, z prawdziwego zdarzenia monografia zabytku, natomiast do dzisiaj nie powstała. Taka, którą dzisiaj byśmy określili mianem interdyscyplinarnej. Wypowiadali się przez te 170 lat specjaliści różnych dziedzin, historycy, historycy sztuki, archeolodzy specjalizujący się zresztą w bardzo różnych epokach, kulturoznawcy, filolodzy i lingwiści, etnografowie, a od jakiegoś czasu na szczęście i religioznawcy, a także specjaliści od petrografii, czyli po prostu badania skał. No, szczególnie jeden, do niego wrócimy w następnej części. W 2016 roku pojawiły się dwa artykuły. Anny Tyniec, Zbruczański posąg, więcej pytań niż odpowiedzi. W takim tomie od Bachurza do Światowida Zbrucza. Niżej, tak jak mówię, podam notę. I tam informuje pani Tyniec o tym, że w 2015 przystąpiono do formowania zespołu badawczego różnych dziedzin, który ma dokonać takiej dogłębnej analizy posągu, no, wszystkich elementów z tym związanych, i znaczenia, i wieku, i w ogóle samego odkrycia. W tym samym tomie, co artykuł pani Tyniec, jest taki artykuł Światowid ze Zbrucza wokół sporu o autentyczność zabytku Janusza Cieślika. No i tekst, który w 2013 roku zrobił spore zamieszanie, no, w Polsce zostało to wydane w 2013, oryginał jest nieco wcześniej, pary archeologów ukraińskich, małżeństwa, Aleksiej Komar i Natalia Homejko, Idol ze Zbrucza, zabytek epoki romantyzmu. To właśnie polskie tłumaczenie zostało wydane jako suplement do materiałów i sprawozdań Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, tom 34. A z tym odnalezieniem i upowszechnieniem szerokim samego posągu było tak. Na mocy traktatu wersalskiego, jak pamiętacie, zapewne 1815, założono Towarzystwo Uczonych. Zostało założone przez Akademię Krakowską to w 1816 roku. No, potem różne dzieje, po doświadczeniach Wiosny Ludów 1848 postanowiono działać szeroko na niwie upowszechnienia oświaty i szerokich mas ludu. Przez to miało się zwiększyć, a właściwie stworzyć świadomość narodową w najszerszych kręgach społecznych. I w poczuciu tej misji poczęto gromadzić zabytki, jak wtedy nazywano pamiątki narodowe. Tu sporo tego języka takiego pięknego, archaicznego, polskiego będzie się przewijać. I właśnie w tym celu, aby te pamiątki narodowe gromadzić i świadomość upowszechniać, władze Towarzystwa Naukowego Krakowskiego w maju 1850 roku wydały odezwę, by świadomi obywatele
służyli nie tylko radą, ale i przekazywali właśnie zabytki, aby je gromadzić i szeroko publiczności udostępniać. Odzew tej światłej części społeczeństwa, ten język był znaczny, zadowalający, ale najważniejsze dla nas jest to, że nadszedł list. Ten, o którym mówiłem u stóp posągu. Datowany na 15 listopada 1850 roku, a podpisany przez Mieczysława Potockiego, Skociubińczyk koło Husiatynia. Informuje on o tym, że z rzeki Zbrucz wydobyto posąg wysokości 8 stóp oraz 5,5 cala. Wydarzyło się to, gdy Zbrucz na skutek wiosennych susz, przepraszam, letnich susz w sierpniu 1848 roku miał niski stan wody. Podał również krótki opis posągu, bardzo pobieżny, no ale nie wymienił uczestników akcji wydobycia tego posągu. Opisał płaskorzeźby i załączył rysunek stworzony przez Cywińskiego. Ten rysunek właśnie oglądacie. Jest to pierwsze przedstawienie także dzisiaj znanego posągu. To właśnie Mieczysław Potocki w książce Adama Naruszewicza, słowetnego Adama Naruszewicza, Historia narodu polskiego, ale także w piśmie Przyjaciel ludu, wyczytał opisy światowida z Arkony. Ja celowo używam tych form światowid, świętowid, światowid, bardzo celowo pod koniec tego odcinka do nazwy samej wrócimy. No i znając ten opis arkońskiego przykładu przez cztery jego głowy, konia i miecz, utożsamił go z wydobytym, czy inaczej wydobyty posąg utożsamił z owym światowidem. Sam Potocki odrzucił znaną z Helmolda, czy wyprowadzoną przez Helmolda etymologię od świętego Wita. O Helmoldzie mówiłem na prawie samym początku naszych pogadanek i przyjął wywód, że świat, że światowid pochodzi od świat i widzieć. Zadeklarował w tymże liście Mieczysław Potocki wolę współpracy z towarzystwem naukowym. 7 grudnia 1850 roku towarzystwo odpowiedziało w entuzjastyczny sposób w liście, wyrażając uznanie dla erudycji pana Potockiego, no i radości z samego odkrycia, i zapowiedziało, że wysyła towarzystwo delegata z rysownikiem, by ten wykonał nowy, może dokładniejszy rysunek, a być może nawet gipsowy odlew. Zaznaczono od razu w tym liście, że zdaniem towarzystwa najlepszym miejscem, jedynym godnym tak ważnego zabytku jest gmach Biblioteki Jagiellońskiej, jako, cytuję, jako we wspólnym dla całej Polski domu. Także światowid powinien się znaleźć. 10 lutego następnego roku, a więc 1851, Potocki odpowiedział z wielką radością i zgodził się na przekazanie posągu pod jednakowoż takim warunkiem, że zajmie się tym samo towarzystwo. On bowiem nie widzi możliwości transportu czegoś tak ciężkiego. Posąg około 500 kg waży, no i ma 2,57 wysokości. Zastrzegł również prośbę, aby przy eksponowaniu posągu umieszczono tabliczkę z nazwiskiem darczyńcy, czyli jego. Kwietnia 1851 roku do Kociubińczyk przybył wysłannik towarzystwa Teofil Żebrawski. 6 dni jechał z Krakowa, wyjechał 29 marca, nie było jeszcze kolei, wyobraźcie sobie, 100 kilkadziesiąt kilometrów od Lwowa z Krakowa trzeba było jechać 6 dni. To połowa XIX wieku. Już następnego dnia, czyli 5 kwietnia, szykowano wozy i opakowano posąg, a Mieczysław Potocki zabrał
wysłannika Teofila Żebrowskiego w teren, by pokazać mu miejscowe zabytki. Kolejnego jeszcze dnia, a więc 6 kwietnia, furmanka, zwykła taka furmanka z posągiem, wysłana została do odległego o 18 km Husiatyna i jeszcze w dniu kolejnym, czyli 7 kwietnia, Żebrowski nadał opakowane bożyszcze, cytuję, spedytorowi, by ten drogą kołową przetransportował je do Krakowa. Sam Żebrowski został na miejscu i udał się do Konstantego Zaborowskiego, właściciela Liczkowiec, by zobaczyć miejsce odnalezienia posągu, zapoznania się z wszelkimi tego wydarzenia szczegółami. Nie ma jednak informacji, nie pozostawił, czy rozmawiał z uczestnikami tychże wydarzeń. To jest właśnie bardzo słaba strona jego wyprawy, bo co prawda zebrał różne informacje, ale chyba nie te najważniejsze, czyli nie nazwiska osób bezpośrednio zaangażowanych w wydobycie posągu, nie tych, którzy przejęli je już później, ani też nawet nie dokładne miejsce odnalezienia go w samym nurcie rzeki, ale do tego za momencik wrócimy. 8 kwietnia, czyli już po tej wizycie u Zaborowskiego w Liczkowicach, Żebrowski zwiedzał Jar Zbrucza i okolice Zbiegła. To są koszary Straży Granicznej, bardzo ważne miejsce dla naszej historii. No i same pasmo gór zwane Miodobory, a przez ludność miejscową zwane Tołtrami, jak to blisko naszych Tatr. Pamiętamy, że Zbrucz był granicą wówczas Galicji, czyli Zabora Austriackiego i Rosyjskiego. Te koszary Straży Granicznej są po z relacji, wyczytując, po naszej, czyli galicyjskiej stronie. W towarzystwie przewodnika, którego nazwiska oczywiście Żebrowski nie podał, szedł od tych koszar Straży Granicznej Zbiegła, które umieścił na mapie, do miejsca, cytuję, pod którym posąg kamienny był znaleziony. I tu widzicie tą mapę, którą Żebrowski przygotował. Właściwie takie trzy, na jednej karcie trzy mapki, szkice, plany sytuacyjne. Ta największa to jest właśnie to, o czym ja mówię, ale samego miejsca w toni rzecznej w nurcie rzeki nie zaznaczono. Mamy więc koszary Zbiegła i od nich, zgodnie z jego opisem, 750 kroków od tego miejsca skręcili koło źródła na zachód drogą leśną idącą do Postołówki i, cytuję, po przejściu około 1000 kroków skręcili ku południowi, koło Gajówki Kulczyckiego. Weszli na górę o wąskim, długim grzbiecie ciągnącą się od zachodu na wschód, odległą pół mili od Zbrucza, zwaną Zamczysko. No i spójrzmy na tą jedną z mniejszych tych szkiców Żebrowskiego. Mamy to Zamczysko, ono bowiem za chwilkę do naszej historii wróci. W ogóle zwróćcie uwagę, ile tu jest nazwisk miejscowych polskich, jak tam życie kulturalne, czy w ogóle no, życie polskie kwitło. Takie mocno uderzające, szczególnie dla mnie, człowieka z ziem zachodnich. No i właśnie tam na Zamczysku, pośród ruin, na kwadratowym takim kamiennym fundamencie, wedle przypuszczeń Potockiego, światowid miał się wznosić, a Żebrowski przyjął te przypuszczenia. Obok samego tego Zamczyska znajduje się, zobaczcie, przypomnijmy sobie mapkę, Dolina Bochot. Właśnie, Dolina Bochot. Zapamiętajcie te dwa słowa, którą od lasu oddziela szeroki wał, łączący się z murami na Zamczysku. Samą nazwę Boch, ten Bochot, Boch wywodzi właśnie od Boch, Bóg. A dostrzegając, mówię o Żebrowskim, powiązania wschodnie dla tej czterolicowości czy czterogłowości posągu, uważał, że może być to miejscowy odpowiednik indyjskiego Brahmy, który na Podolu miał być czczony pod nazwą Boch.
Miejscowa legenda, wracając do tego, Doliny Bohot, miejscowa legenda głosiła, że znajdowało się tam niegdyś miasto, które strawił ogień, a co sprawić miał legendarny buniak słodziwy, którego wzrok niszczył wszystko, na co padł. Najprawdopodobniej jest to legendarna wersja imienia jakiegoś wódzkiego, tatarskiego wodza. Jak widzieliśmy, Żebrawski spisywał legendy i okoliczności przyrody, ale nie zapisał okoliczności wydobycia posągu, mimo że miał możliwość, a może i rozmawiał z uczestnikami, i nie zapisał też ich nazwisk, jeśli z takimi się rzeczywiście spotkał. Nie wiemy więc ani dokładnego czasu, ani dokładnego sposobu on nie zostawił wydobycia ze zbrucza. Na to przyjdzie czas później, kilkadziesiąt lat później. No i właśnie, jego wiadomości uzupełnił dopiero Adam Kirkor, który trzy razy udawał się do miodoborów i dokładnie badał miejsce odnalezienia posągu. Zresztą to na jego wniosek w 1881 roku, a więc po kolejnych 30 latach, Jakub Łukniewicz przeprowadził badania na zamczysku, z których wynika, że badania archeologiczne, z których wynikało, że rzeczywiście na zamczysku mógł znajdować się gród wczesnośredniowieczny, ale nie zbadano wówczas owego kwadratowego fundamentu. Kirkor, tak jak mówię, zwiedzał również okolice, natrafiając na rozmaite starożytności, a z dwoma towarzyszami, Kazimierzem Buńkowskim i Antonim Brzuszkiewiczem, udał się na miejsce odnalezienia posągu. Gdy przeszli 617 metrów od owych koszar z biegła, jak pamiętacie, obaj towarzysze, czyli Buńkowski i Brzuszkiewicz, cytuję tutaj, stanęli nad brzegiem rzeki i zawołali: tu, w tym miejscu postanowiono umieścić trwały znak. Ten sam Kirkor w 1883 pisze tak: góra Sokolichą zwana, przypominam mapkę, zobaczcie, gdzie jest Sokolicha, której skalisty, brunatny, kręty występ prawie prostopadle do zbrucza spada. U stóp tego występu, w dolinie zwanej Zbiegła, na pierwszym załomie zbrucza ku południowi, o 300 metrów od byłej kasarni, czyli koszar, Straży Finansowej, dziś Leśniczówki, wydobyli w roku 1848 ze zbrucza posąg Światowida. Światowita, to cytuję za Szymańskim. Zwrócono, zresztą późniejsi badacze zwrócili uwagę, że pewna niekonsekwencja u tego Kirkora, bo raz pojawia się odległość 300, raz 617 metrów. No i tu pojawia się właśnie problem już z lokalizacją samego odnalezienia posągu, gdzie on miał zalegać w rzece. Dotyczy to miejsca zwanego Bohot, prosiłem, żebyście zapamiętali, który Żebrawski i Kirkor określają jako Dolina. Wojciech Szymański w artykule swoim z 96, analizując mapy, niemal współczesne wydarzeniom, poczynając od wojskowej mapy austriackiej z 1862 i 63 roku, także bardzo bliskie samemu odkryciu, odkrył, że z górą Zamczysko od północnego zachodu sąsiaduje góra Bohut. Nie ma za to żadnej doliny o podobnej nazwie na mapie austriackiej, tak jak mówię, z 1862 trzeciego roku. Za to nieco później, również na austriackiej mapie z 1915 roku, nazwa Zamczysko nie widnieje w ogóle. Jest tylko anonimowe wzniesienie o wysokości 429 metrów nad poziomem morza. Ale ów górski sąsiad o wysokości 414 metrów nad poziomem morza nadal zwie się Bohut. Tak samo jest zresztą i na polskiej mapie sztabowej. A więc no już widzimy, że te pierwsze doniesienia, pierwsze i drugie, bo Kirkora, błędnie oddają samą
topografię okolicy, myląc wzgórze z doliną, chociaż być może i miejscowa ludność różnie nazywała. Przez 30 lat nazwa mogła sobie migrować na inny element krajobrazowy, a może oba tak się zwały. W 1900 roku pojawił się podział już wtedy miodoborów, czyli tych gór, wedle którego w ich skład wchodzi zachodnie pasmo bochuckie, Bochut, zawierające trzy szczyty, a na środkowym znajduje się Grodzisko. To wszystko ustalenia Wojciecha Szymańskiego. Według Leńczyka, czyli tego starszego z 64 roku, Bochut to odcinek miodoborów, który ciągnie się na odległości 3 km. Nazwa Zamczysko wraca na mapę, niemal jak Polska. No właśnie, w międzywojennej w Polsce na mapie sztabowej, ale w liczbie mnogiej ta nazwa Zamczysko i nazwy wzniesień wokół Zbucza miało się nazywać Zamczysko. Zamczyska. To jest kilka kilometrów na południowy wschód od tej góry anonimowej 429, którą niegdyś zwano Zamczyskiem. Ja wiem, to bardzo wszystko skomplikowane, ale to pokazuje, jak skomplikowane właśnie jest dochodzenie samego ustalenie faktów wokół wydobycia posągu. Ale wracając właśnie do naszego Adama Kirkora z drugiej połowy XIX wieku. On dotarł również do drugiego Grodziska, które znajduje się tam w okolicy, kilka kilometrów na północ od owego Zamczyska. I to Grodzisko zwie się Dźwinogród. Dźwinogród. Ale mapa ta pojawia się tylko na owej mapie austriackiej, o której przed chwilą mówiliśmy. I nie sposób też pominąć pozyskaną przez Kirkora inną informację, że do połowy XIX wieku na nieodległej Babiej Dolinie stał kamienny posąg, czyli tak zwana Baba Kamienna, którą no właśnie, gdzieś w połowie XIX wieku rozbił miejscowy leśnik i zużył jako materiał budowlany. Długo nie przeprowadzano żadnych kolejnych badań archeologicznych w rejonie wydobycia posągu i dopiero w 1984 i do 1989 roku, czyli przez 5 lat, tuż przed upadkiem Związku Radzieckiego, para badaczy z Instytutu Archeologii Radzieckiej Akademii Nauk, Rusanowa i Timoszczuk, którzy byli doświadczeni w badaniu grodzisk kultowych, co istotne, grodzisk kultowych, mamy przecież do czynienia z obiektem kultowym, w dorzeczu Dniestru, czyli mówiąc specjaliści, chyba najlepsi, których można było się spodziewać dla tego miejsca i rodzaju obiektu. Przeprowadzili oni badania wykopaliskowe na obu wymienionych wcześniej grodziskach, czyli na Bogit i Zwenigorod, czyli coś, co wcześniej zwaliśmy Dźwinogrodem po rosyjsku. Bochut zwie się Bogit, a Dźwinogród Zwenigorod. Odkryli także częściowo i przebadali trzecie grodzisko, które nazwali Gowda, a które leży również na wzniesieniu nad Zbruczem, pomiędzy dwoma tymi już znanymi. Do tych grodzisk wrócimy w jednej z kolejnych części, gdy będziemy próbować lokować Zbruczański w jego oryginalnym, tak zapytania, położeniu. Na początku XX wieku na prośbę profesora Włodzimierza Demetrykiewicza starano się zebrać informacje o wydobyciu posągu ponownie, więc przeprowadzono jeszcze wywiady z miejscową ludnością. Czy jest ktoś, kto to pamięta? I między innymi była pani nazwiskiem Ołena Krzysztołowicz, która w momencie przeprowadzania wywiadu miała 90 lat.
ale jak się zaznacza, była przytomna na umyśle. A wówczas, w czasie odnalezienia posągu, była dziewczyną, która pasła bydło swojego ojca nad Zbruczem, i dwóch pastuchów, Marcin Bartoszewski i Iwan Hałaman, opowiadało jej, że gdy kopali się w rzece, znaleźli, cytuję, kamiennego bożka bliżej naszego brzegu. Dali znać o tym zresztą mandatariuszowi, czyli taki urzędnik policyjno-sądowy, Antoniemu Brzuszkiewiczowi. Pamiętamy, że Brzuszkiewicz tam wizytował teren z jednym z wysłanników. Opowiadała też pani Owena, że widywała posąg kamienny przez jakiś czas. Mówi o 6-7 latach, ale to jest przy dokładnej analizie niemożliwe. Na podwórzu mandatarii, czyli siedziby tego mandatariusza, w Liczkowcach. Rozmawiano więc z owym Brzuszkiewiczem również, a wtedy miał on 87 lat, sami wiekowi ludzie oczywiście, i szeregiem innych osób. Wiele przekazywało informacji sprzecznych. No, tak to jest z legendami, że one urastają, a każdy próbuje samemu sobie przypisać największą rolę, w tym wypadku w wydobyciu posągu. No i spośród tej plątaniny informacji zebranych wcześniej, no i teraz na prośbę tego Demetrykiewicza, wyszukać te fragmenty, które są wiarygodne i potwierdzone w innych relacjach, i ustalić jakiś ciąg zdarzeń. No i to, co udało się zebrać i poukładać w jakąś logiczną ciągłość wydarzeń. A więc najpierw zobaczyli go dwaj pastuchy kąpiący się w rzece poniżej Sokolichy. Pamiętacie, jak Kilkor tam wędrował? Tu wskazywali jego towarzysze, ale to nie byli ci pastuchy. Oni kogoś tam informowali, ale to nikogo nie zainteresowało. Sprawa się zmieniła, gdy Zbrucz wymulił z brzegu i podniósł z dna w postawę prawie prostopadłą posąg kamienny. To był cytat. I gdy woda opadła i odsłoniła głowę posągu i fale się rozbijało jego właśnie głowę, to sprawiało wrażenie, takie złudzenie optyczne, że głowa podskakuje na falach. To wywołało poruszenie wśród miejscowych prostych ludzi, tu cytuję, tak łatwo ulegających złudzeniom, a skłonnym zawsze do zabobonów i tworzenia na prędce legend. Więc już tego topielca tam oczyma wyobraźni zobaczono, i ten ferwor udzielił się Gajowym i strażnikom granicznym. Gajowi zawiadomili leśniczego, a więc wyższą instancję w Postołówce, a strażnicy mandatariusza w Liczkowcach, owego Brzuszkiewicza, którego już trzeci raz wymieniam. Z Postołówki przyjechał leśniczy Łazarewicz, jego zastępca Wach, leśny Kulczycki i stary wieśniak Tokar. Z Liczkowiec przybyli rządca Bieńkowski i mandatariusz Brzuszkiewicz. Widzimy, jak zjeżdżają się te delegacje różnych instytucji, pewnie jeden ważniejszy od drugiego. Przypuszcza się, że razem z nimi tłum gapiów, no bo sensacja w okolicy. No i strażnicy weszli do wody i przekonali się, że to nie topielec, tylko kamienny słup. Na miejscu odbyto naradę i postanowiono słup wyciągnąć. Staraniem owego rządcy Bieńkowskiego ze dworu w Liczkowcach ściągnięto wóz zaprzęgnięty w trzy pary wołów. Potężna siła. Na słup zarzucono linę, ale dokładnie nie wiadomo w którym miejscu, i wyciągnięto go z wody. Mamy sierpień 1848 roku. Przy pierwszym pociągnięciu zebrani usłyszeli jakby huk. Jak wiemy, to dolna płaszczyzna się odłamała. Tu zobaczcie zdjęcie ze zbiorów archiwum Muzeum Archeologicznego w Krakowie, które umieściła w swoim artykule Anna Tyniec. Więc zakłada się, że jakaś część posągu pozostała w rzece. Zdjęcie samo pokazuje posąg przygotowany do transportu, a więc niezwykle cenne ujęcie. No dobra, ponieważ woda, wracamy do naszego ciągu zdarzeń.
Ponieważ woda wymuliła go z brzegu, oznacza to, że musiano go ciągnąć po świeżo nawilgoconej, żwirowatej ziemi do tego wozu. Musiały więc na jednej ścianie pozostać po tym ślady. I rzeczywiście są na ścianie C. Do tego wszystkiego wrócimy w następnym odcinku, gdy będziemy opisywać ten posąg. Przeniesiono go, przewieziono go tym wozem zaprzęgniętym w trzy pary wołów do mandatarii w Liczkowcach i złożono pod stodołą. I tutaj właśnie widywała go pani Owena, jako młoda jeszcze oczywiście osoba. Mieczysław Potocki, znany nam, autor listu i darczyńca Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, Skociubińczyk, odebrał ten posąg od rządcy i mandatariusza w Liczkowcach i w ten sposób stał się jego właścicielem. Sam nie był przy wydobyciu. Dowiedział się o tym dopiero kilka miesięcy później. I to się zgadza, bo ów wysłannik, pierwszy wysłannik z Krakowa, Teofil Żebrawski, po tym jak już wysłał posąg do Krakowa, pamiętacie, złożył wizytę Zaborowskiemu właśnie w Liczkowcach. To były pierwsze kroki, gdzie się skierował, żeby zobaczyć gdzie, czyli rozmawiać z kimś, kto posąg pozyskał w pierwszym rzędzie. Sam Potocki, Mieczysław Potocki, pisał w liście do towarzystwa, że dowiedział się właśnie o znalezisku przypadkowo w kilka miesięcy później, gdy woda już przybrała. Woda w Zbruczu przybrała i to uniemożliwiło mu dalsze poszukiwania w miejscu odnalezienia. Kilka lat później znów zresztą chciał próbować poszukiwań, ale utworzyła się, cytuję, jakby większa głębia. Sam się zastanawiał nad jakąś cembrowiną albo groblą oddzielającą głębię od głównego biegu rzeki, żeby móc tam do dna się dostać, ale było to kosztowne przedsięwzięcie, a on sam nie był człowiekiem zamożnym. Do tego nałożyły się zadania, które w późniejszych latach Potocki miał, bo otrzymał nominację do przyjęcia w poczet Towarzystwa Naukowego i jako taki stał się konserwatorem zabytków w Galicji Wschodniej, więc to wymuszało częste wyjazdy i mu się nie udało. Zmarł we Lwowie w 1878 roku, a więc 30 lat po wydobyciu posągu. No ale dobra. Ów mandatariusz Brzuszkiewicz w wywiadzie stwierdził, że po kilku miesiącach oddał posąg Potockiemu, czyli potwierdza się. A więc było to gdzieś na przełomie 1848 i 1849 roku. Leżał więc pod stodołą, jak już powiedzieliśmy, około pół roku w tych Liczkowcach. A jakoś w styczniu, lutym 1849 na saniach bez trudności przewieziono go do Kociubińczyk. To jest dalej na południe wzdłuż biegu Zbrucza. Więc to trzeba powiedzieć, uznaje się za wyłączną zasługę pana Potockiego, że posąg nie zniszczał na tym dworze albo nie został rozłupany, bo to on rozpoznał jego wartość. No i chciał, był z tego bardzo dumny i chciał go szeroko zaprezentować, pisząc list, odpowiadając na odezwę Towarzystwa Naukowego. Nieopodal Kociubińczyk, przy drodze do Pobóżnej, znajduje się grodzisko, zwane rozbitą mogiłą. Mamy tutaj jeszcze plan tej rozbitej mogiły. Zobaczcie. No jest to właśnie widoczne z kilku kilometrów nasyp. Otoczony od południa, wschodu i zachodu trzema wałami pociętymi na mniejsze odcinki. I jeszcze Żebrawski, ów pierwszy wysłannik, zwiedzając ów nasyp, spostrzegł, że niektóre kamienie były przypalone, a ziemia obok nich częściowo zeszkliwiona, co mogło być wynikiem pożaru. To właśnie tam, na rozbitej mogile, pan Potocki jeszcze w 1849 roku chciał ustawić
posąg. Czyli po tym, jak go pozyskał Skociubińczyk, przepraszam, Zliczkowiec, a przed tym, jak napisał list do Krakowa, chciał go umieścić na rozbitej mogile, ale miejscowi chłopi ostrzegli go, cytuję: jeśli pan postawi jakiegoś Turka, to my go w kawałki rozbijemy. Turkiem właśnie określano bałwany, posągi. W sumie słusznie jakaś ludowa wiedza kierowała w stronę ludów turańskich czy innych koczowniczych, gdy mowa o babach kamiennych w tym klasycznej formie. A więc widzimy, że ta obawa o to, że posąg nie zostanie rozbity, no nie była bezzasadna. Skoro po pierwsze w Babiej Dolinie właśnie w połowie XIX wieku jakąś babę, czyli jakiś posąg kamienny rozbito, a tutaj Potockiem odgrzała się miejscowa ludność, że i ten Zbruczański zniszczą jako diabła. A więc mamy zagrożenie, ale sam Potocki no nie bardzo miał co zrobić z posągiem. Więc przeczytał, gdy tylko przeczytał w czasie odezwę rektora Meyera, rektora UJ-u, o gromadzeniu i ochronie zabytków, napisał ów ważny dla nas list z 15 listopada 1850 roku. W końcu 12 maja, idąc dalej tym szlakiem najdawniejszej historii wydobytego posągu, 12 maja 1851 roku posąg przyjechał do Krakowa, a wieziono go wjazdem królewskim od strony Wieliczki i Podgórza koło Wawelu ulicą Grodzką przez rynek do gmachu Biblioteki Jagiellońskiej przy ulicy Świętej Anny. To budziło bardzo różne odczucia, bo zgadzać już ludność Krakowa, mieszkańcy Krakowa wiedzieli, że wieziony jest posąg pogańskiego bożka. Jedni uważali to go za antychrysta, modlili się, nie podobało się to zbytnio, ale inni kojarzyli to z okresem wielkanocnym, a więc rezurekcji, odnowienia, zmartwychwstania i odczytywali to jako zapowiedź zmartwychwstania Polski wolnej i niepodległej. Takie emocje posąg Zbruczański budził od samego początku, gdy tylko wjeżdżał do Krakowa. Przez 8 lat stał na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego, a potem trafił na wystawę czasową w Pałacu Lubomirskich przy ulicy Świętego Jana 17. Zresztą razem z innymi zabytkami średniowiecznymi, innymi archeologicznymi Towarzystwa Naukowego i ze zbiorami Lubomirskich z Przeworska i Zamojskich z Kurnika. Było to na przełomie 1858 i 1859 roku. O, tu mamy zdjęcie, jak widzicie. I tam stał posąg między dwoma oknami, jak zwracają uwagę późniejsi autorzy, dzięki temu, czemu był oświetlony z dwóch stron, co było korzystne dla jego oglądania. Po zakończeniu tej wystawy, 1 lutego, Uniwersytet nie zgłosił się po odbiór posągu. Trafił więc on do kamienicy ówczesnego konserwatora zabytków, a jednocześnie członka Rady Miejskiej i Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, do Pawła Popiela przy ulicy Świętego Jana 1. W międzyczasie były zmiany, restrukturyzacja, byśmy to nazwali, organizacyjna, i Towarzystwo Naukowe Krakowskie wydzielono ze struktur samego Uniwersytetu Jagiellońskiego i wybudowano mu osobną siedzibę z salami przeznaczonymi dla zbiorów archeologicznych. Ale uwaga, Senat UJ-u zażądał zwrotu posągu. Towarzystwo Naukowe odmówiło i zwróciło się do darczyńcy, pana Mieczysława Potockiego, by ten rozsądził. A ów w liście do rektora Meyera, który został odczytany 22 maja 1860 roku, wyjaśnił, że chciał, jego zamiarem było, by Światowid stał u wejścia do Biblioteki Jagiellońskiej. Ale gdy oddzielono zbiory Towarzystwa Naukowego od UJ-u, zmienia pierwotny zamysł i prosi profesora Meyera, by, cytuję, nie tylko
posąg światowida, ale i inne drobniejsze przesyłki starożytne, chciał przenieść i umieścić w salach nowego domu towarzystwa, jako wyłącznie przezeń na użytek tegoż przeznaczony. Rektor Meyer prośbę spełnił i posąg umieszczono w takim przedpokoju naprzeciwko schodów wewnętrznych prowadzących do zarządu towarzystwa. On tam nie był zbyt dobrze widoczny, bo w takim zagłębieniu stał. Zakotwiczono go do muru w taki sposób, że nie można było takimi obejmami i nie można go było ze wszystkich stron oglądać. A tymczasem towarzystwo naukowe, bo tutaj w tle cały czas się również dzieje wielka polityka, a towarzystwo naukowe dekretem z 16 lutego 1972 roku, dekretem cesarza Franza Józefa, Franciszka Józefa, przypominam, to zabór austriacki, zmieniło nazwę na Akademię Umiejętności, którą znamy i szanujemy. Przyszła okupacja hitlerowska i spore zagrożenie dla najważniejszych polskich zabytków. Zdawano sobie z tego sprawę, więc podjęto przygotowania do ukrycia posągu ze Zbrucza. Zdemontowano te kotwy, te zaczepy i chciano przenieść go do piwnic, ale okazało się, że nie ma urządzenia takiego, które na podorędziu, pamiętamy okupacja, sytuacja nie najłatwiejsza, nie było urządzenia, by ten posąg bezpiecznie położyć i przenieść go do piwnic, przeto te obejmy z powrotem założono, ukotwiono. W międzyczasie przyjechał z Królewca niejaki Petersen, archeolog, który tam miał się opiekować zbiorami ze strony hitlerowców, który głosił, że posąg należy zniszczyć jako bóstwo słowiańskie. Ale na szczęście tenże Petersen był krótko w Krakowie, bo zaślepieni ideologią hitlerowcy zniszczyliby ten posąg. Ale bardzo przewrotnie, zaślepienie ideologiczne innego służbisty przyczyniło się do ochrony. Inny badacz, który przybył z Wiednia, Nowotny, i sprawował z ramienia okupanta pieczę nad zbiorami muzealnymi, napisał na karcie muzealnej, że jest to posąg wikinga. No i dzięki temu ocalał. No i oprócz tego później już Niemcy zaczęli przegrywać wojnę i ci, którzy pracowali w akademii, nie byli, no byli zajęci czym innym. Paliło im się pod stopami, mówiąc krótko. W 1948 roku, czyli po wojnie, Akademia Umiejętności obchodziła stulecie powołania Towarzystwa Naukowego, z którego właściwie była kontynuacją i jubileusz istnienia. Dla uczczenia jednocześnie stulecia odkrycia posągu dr Tadeusz Ryman, ówczesny dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie, rozpoczął przygotowania monografii zabytku. Niestety osłabionej, zajętej innymi pracami, organizacją muzeum nie ukończył tej pracy, a we wstępie napisał tak: są liczne powody, dla których należy zająć się tym zabytkiem tak dawno odkrytym, a tak mało znanym. Wspomina on bowiem i te XIX-wieczne wątpliwości, ten sensacyjny posmak możliwego fałszerstwa. Do tego fałszerstwa wrócimy za dwie pogadanki. Jego materiały przejął właśnie Leńczyk i artykuł, na którym się opieram, przede wszystkim opublikował. Tym samym w 1948 roku dr Rejman planował również nową ekspozycję. To się niestety nie udało, a chodziło o to, żeby posąg był dostępny, widoczny ze wszystkich stron, a przeniesiono go do takiej wybudowanej jednej sali, specjalnie w rotundę ją zbudowano i tam go postawiono na takiej, przymocowano do obrotowej, co ciekawe, kamiennej podstawy, widzicie ją teraz na zdjęciu, dwustopniowej. Ta niższa, okrągła, miała średnicę 106 cm, a ta wyższa, kwadratowa, 64 cm. I to zdjęcie znów z artykułem Leńczyka.
Jeśli chodzi o umieszczanie posągów, Stanisław Szukalski, jakżeż pięknie, że od 2 lat po wyświetlaniu filmu The Struggle, czy Walka, jest już tak popularny w Polsce. Stanisław Szukalski, wspaniały artysta, proponował i wizjoner, aby umieścić posąg ze Zbrucza w Smoczej Jamie na Wawelu, jako tego, tej duchtyni, takiej świątyni narodowej, którą planował. Obiecałem, że zajmiemy się jeszcze chwilę nazwą Światowid. Jak na niego zwać? Ktoś pyta, dlaczego tak zwany Światowid? To co Światowid? Nie jest to takie pewne. A jeśli już to Światowid czy Świętowid, to etymologie niepewne. W każdym razie Mieczysław Potocki, przypomnę, w listach używał formy Światowid, powołując się na między innymi na Naruszewicza. Wiedział już on, że nie ma pewności co do etymologii, odrzucał tą helmoldową od świętego Wita, ale wiedział, że są dwie grupy. Jedna mówi, że Światowid pochodzi od Wit, czyli od Witeś, wojownik, młody wojownik, zwycięzca, i Wid lub Wiz, jak widzieć. On sam tłumaczył, że Światowid to nie od tego właśnie Witezia, tylko świat i widzieć, bo twarze posągu patrzą w cztery jego strony. Szukalski gdzieś, akurat nie tu, gdzie go mam, napisał o widzacz świata. Ja mam taki World Remade by Szukalski, limitowany tam chyba do 101 egzemplarzy, wydawnictwo takie skorszytowe to się nazywa, prac Szukalskiego. O, tutaj w jego interpretacji. Oczywiście, jak to Szukalski poszukuje śladów mitu albo rzeczywistego wydarzenia wielkiego potopu. I tutaj ten obidacz świata pośród zabytków różnych kultur. No dobra, ale mając wątpliwości, jak posąg nazywać, Towarzystwo Naukowe Krakowskie postanowiło bezpiecznie nazywać go Bożyszczem Słowiańskim. Ale i to okazało się niezadowalające dla wszystkich. Przeciwko temu wystąpił m.in. Karol Szajnocha, bardzo znany polski badacz, który uważał, że powinno zwać go Światowid, jak ten z Arkony. Dopóki nie będzie opisu dokładnego i pasującego do zbruczańskiego posągu z Kijowa. Zastanawiano się w zasadzie, no też właśnie Leńczyk nad tym się zastanawiał, nad samym prawidłowością, nad właściwą formą imienia, które my dziś najczęściej używamy, Świętowid. W źródłach bowiem brzmi o nią różnie. U Helmolda jest Zwantewid, u Saksa Gramatyka Zwantewid przez 2V, w Knytlinga Sadze Svantewiz, w legendzie hamburskiej Svantebek, a w dyplomie Fryderyka Rudobrodego Szentewid. Zwrócono jednak uwagę, no i nie ma co ukrywać, że słusznie, że wszystkie te nazwy potwierdzone są wyłącznie, właściwie nie nazwy wszystkie, a różne brzmienia imienia Świętowid są potwierdzone dla wyłącznie słowiańszczyzny zachodniej, a nie ma jej na Rusi. Tutaj znamy Włodzimierzowy Panteon, wszystkie daszbogi, horsy, ale także Peruna z innego źródła i czy chociażby Swarożyca. Ale ciekawą propozycję wystosował Joachim Lelewel, wielce zasłużony dla kultury polskiej, i wnioskował on tak. Skoro Prokop z Cezarei, czy Prokopiusz z Cezarei w VI wieku pisał, nie podając imienia, o głównym bogu Słowian, twórcy błyskawicy, ojcu innych bogów, tego, przy którym innych bogów Słowianie uważają właściwie tylko za pół bogów, a właśnie takim naczelnym, tym głównym bogiem na zachodzie miał być Światowid w Arkonie. Ja używam, tak mówię, tych terminów, tak jak oni, jak ci autorzy dawni. Gdzie indziej zaś mamy takie imiona jak, wymieniam, Jesse, Nija, Bóg, Belbok, Stworzyciel, Radegast, Światowid.
Więc każde właściwie z tych imion można nadać by posągowi, bo to po prostu różne imiona tego najwyższego Boga, jak sądził Lelewel. A że skoro ten konkretnie posąg ma cztery głowy, ale do tego jeszcze konia i miecz, i to pasuje do opisu z Arkony, przeto należy światowita zostawić. No i takie zdanie z Lęczyka. Nazwa ta już przy nim pozostanie bez względu na to, czy jest słuszna, czy nie. A żeby odróżnić tego zbruczańskiego, właśnie należy dodać przymiotnik zbruczański, żeby wiadomo było, o co chodzi. Stanowisko Lelewela przyjął później Adam Kirkor, którego cytowaliśmy kilkukrotnie. Pamiętamy, trzykrotnie Miodobory zwiedzał, przy czym on inaczej rozumiał nazwę. On uważał, wywiódł Sfantę od święty, a wit od światła, a więc świętowit to Bóg światła, czyli słońce. Jak pisze Lęczyk w 64, dziś w druku, no i do dzisiaj używa się tak zwany światowit, a właściwie najczęściej chyba światowid z D na końcu, a potocznie wówczas przynajmniej oglądano światowida. I właśnie tak już pozostanie. Trzeba więc pamiętać, światowid ze Zbrucza to nazwa własna posągu. Tego konkretnego zabytku archeologicznego. Nie należy więc, tutaj ja dalej komentuję, nazywać go świętowitem. Z całą pewnością nie jest to bowiem świętowid. A w każdym razie nie tylko. I podsumowując znowu klamrę z Lęczyka, uważa on, że skoro wielopostaciowy posąg no nie odpowiada posągom poszczególnych bogów, nie przedstawia żadnego konkretnego z nich, więc spór o mitologiczne imię zupełnie nie ma sensu. Zwłaszcza, że temu samemu bogu, czy właściwie idei, kryjące się za danym Bogiem, nadawano różne imiona. Nie tylko w różnych częściach Słowiańszczyzny. Tworzono to imiona zastępcze, przecież to wiemy choćby z pogadanek o Trzygłowie w Elesie. Przeto światowid wysnuta już u samej nowej historii posągu ze Zbrucza, już przez pana Potockiego zaproponowana, przez to, że na cztery strony jakoś tam ten nasz posąg patrzy, jest najwłaściwsza. Dziękuję serdecznie. Słyszymy się za 2 tygodnie. Ci, którzy na bieżąco są z pogadankami, ci, którzy oglądają później, mogą sobie już może i kliknąć kolejny odcinek o Zbruczu, a w nim opiszemy, jak ten posąg wygląda i zastanowimy się nad tym, kogo może przedstawiać. W trzeciej części przyjrzymy się sensacyjnym doniesieniom o jego fałszywości. Do zobaczenia. Dzięki. Cześć.